Czasem zastanawiałem się właśnie, jakby to brzmiało, jakby wiersze znanych poetów, takich piszących dla dzieci, to Wima, Brzechwy, brzmiały, gdyby oni byli poznaniakami. Postanowiłem kilka z nich przełożyć na kwarę poznańską. Zaraz Państwu przeczytam taki wiersz znany dosyć dla dzieci, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł na fytlu mieszkali. Nikt nie wie, z kim by się przytoszczali. Paweł miał rurę i wyżej się chował, Gaweł zaś niży i cięgiem roi brodę. Szczylo polował i świgał klunkami, lutą po chacie i czaskał ryczkami. Trąbił z całej epy od samego rana, gorzej niż starą poznańską bana. Takie szplinowanie Paweł długo znosił, aż zleciał do Ejbra i grzecznie go prosi. Panie, bądź pan zdziadko ciszy, bo mi od hałasu uczkły wszystkie myśli. Tej wać pan, nie skichaj się w gacie, to ja jestem panem u siebie we chacie. Paweł ni słowa ze sznupy nie pisnął, podyrdął do chaty i bobę nacisnął. Zaś Gaweł rano we wyże se chrapie, a tu mu na klukę zimnego coś kapie. Chycnął ze zwyra i leci na górę. Drzwi zakluczone, szpicuje bez dziury. Ślepią mnie wieży, pokój we wodzie. Paweł ze skneplem dycht na komodzie. Co wać pan tetrosz? Jo, ryby se łowię. Tej, a mi jakoś lumpa leci po głowie. Tej wać pan, nie skichaj się w gacie. To ja jestem panem u siebie we chacie. A teraz na końcu moral se zrobię. Jak ty z tetrosz komuś, tak on z tetro tobie. No tak, proszę państwa, tak jeszcze wracając do tej naszej gwary poznańskiej, jestem ciekaw, ile osób jeszcze używa w domu kwerlejki. Paski, wymborka, ryczek, glazejki. Czy państwo pamiętacie, jak się nazywał taki przyrząd drewniany do ubijania masła? Tu u nas w Wielkopolsce ta masielnica taka. No właśnie, kierzonka, tak. Ta gwara poznańska nie jest taka jednorodna, bo tutaj we Wronkach na pewno się troszeczkę inaczej mówiło niż w Poznaniu i na pewno inaczej niż w Kościanie, bo im bliżej Śląska, to ta gwara miała więcej naleciałości. Na przykład koło to był rower, a tu już się bardziej mówi o kufta. Taka mi się akurat przypomniała sytuacja, jak to pierwsze samochody wchodziły, pojawiały się pierwsze takie auta na prowincji. Taki młody chłopak sobie kupił popularnego kaszłoka takiego, czyli malucha. Wziął babcię na przejażdżkę i chciał tej babci pokazać, jak tym maluchem się jeździ. No i jadą i babcia obserwuje z przejęciem, jak on zmienia te pieki. Tam zmienia, zmienia. W końcu babcia nie wytrzymała i mówi do niego: wiesz co, ty no kieruj, a ja ci będę mieszała te benzyny. Teraz, proszę państwa, trzeba sobie przypomnieć habas. To już wiadomo, do Habaja się chodziło, po habas. Nie muszę państwu tłumaczyć, bo każdy doskonale pamięta, co z tym habasem. Jedźmy dalej z wierszykami. Kaczka dziwaczka, bardzo znany wiersz w wykonaniu, to znaczy inaczej, w wersji poznańskiej, to on będzie brzmiał mniej więcej tak. Kole dębiny mieszkała kaczka, rychtek z tej kaczki była dziwaczka. Zamiast segiery tąkać we warcie, ciągła na wilde co dzień uparcie. Na dębcu poszła spytać golorza: kiedyś nie robił pan u cegloża? Potem na wyrtlu szpycła aptekę: poproszę jedną ze zglancem sznekę. Zaś podyrdała prosto do praczki lajsnąć se nowe, czerwone laczki. Poszła do składu kupić bombony, a co kupiła? Żółte dyrdony. Chciała se jajka na święta schować i poleciała do Puszczykowa. A zaś z powrotem prosto z Lubonia dostała worek owsa dla konia. Kumyś zeżarła całe 5 złotych, a mu powiado, że od do potem. W łeb się szudrały wnet inne kaczki. Tej, co to
będzie ze z tej dziwaczki. Oż w końcu znalazł się jeden taki, co ją se kupił całkiem dla smaki. I długo wcale przy nim nie tetrął, ino w bratkastę całą ją wetkął. Potem ze swefrów rozdarł kalafę, bo wetkął kaczkę, wyjął żyrafę i na dodatek we białych laczkach. Taka to była ze z niej dziwaczka. Wszystkie te wierszyki można będzie sobie poczytać, bo są w tej książce w Antryce na Ryczce. Tutaj chciałem jeszcze przypomnieć nazwy niektórych zwierząt, tak, bo to jest też bardzo ważne. My mamy swoje tutaj zwierzęta. Gacol właśnie, a propos właśnie, też taki wierszyk tutaj napisałem na temat gacola. Wraz z innymi gacolami wisi do góry gierami. Straszy wiarę i dziecioki, bo od myszy mo klapioki. Zaś dla sportu i dla draki wkręco wiarze się we wkłaki. Tutaj jest coś z inwentarza. No, no właśnie. Gulosz i jego żona. Tak, właśnie. Nygus. No nygus to jest taka odmiana... Kobiety mówią, że jest to odmiana mężczyzny. Ja nie do końca mogę się z tym zgodzić. Ale jednak chyba coś w tym jest, bo przypomina mi się taka historyjka, kiedy to... Bo już za dawnych czasów, kiedy to neandertalczyki mieszkali w jaskiniach, to taki neandertalczyk sobie siedzi, a ta jego żona chodzi i mówi tak. Siedzisz i siedzisz. I wczoraj też cały dzień siedziałeś. A on mówi, ale nie skończyłem. Taki współczesny nygus, no rzeczywiście często się przytrafia, już tu po oklaskach widzę, że panie jednak chyba rozumieją, o co chodzi. No i też taka sytuacja, znam taką sytuację, kiedy jeden z takich panów właśnie został ochrzaniony przez swoją żonę niejednokrotnie za to, że nic nie robi. W końcu ta żona nie wytrzymała i mówi do niego, słuchaj, pakuj manatki, wynoś się do matki. A on wstaje i mówi, a nie spakujesz mnie? To wszystko jest możliwe. Tak. Następny wiersz, który pochodzi z książki w Antryce na Ryczce, to jest Pan Hilary. Postaram się go Państwu przeczytać najlepiej, jak umiem. Drze kalafę Pan Hilary, gdzie są moje okulary? Skoko, loto, w kiejdach, myro, zajrzał nawet już pod wyro. Wetkął palec do gulika, zajrzał potem do trzewika. Loto po całej chacie szpycnął se nawet we wgacie. Do diaska dyleri dostanę za chwilę, ktoś mi buchnął moje bryle. Wyćpił ze szuflady batejki, potem poleciał do antrejki. Stynko wykrzywio kalafę, zyzuje ślepiami pod szafę. Bez te całe zamieszanie zbierą mu się na dudlanie. Zaś podłogę już mo zrywać i już szkieły zaczął wzywać. Wtedy szpycnął se w lusterko i nie wierzy. Znowu zerko, niech no tylko się obrócę. Bryle cienkie mam na kluce. Wszystko jakby przerobił, nie? Ja przepraszam, że tak trochę skrótowo tutaj niektóre rzeczy traktuję, ale chciałem zostawić również chwilę refleksji na temat bambrów poznańskich, bo to jest niestety w Poznaniu temat trochę zapomniany. Pani profesor Maria Paradowska, świętej pamięci, poświęciła mnóstwo swojego czasu i życia, żeby przypomnieć nam historię bambrów, bo jednak wnieśli oni spory wkład.
tutaj macie Państwo wypisane niektóre tylko nazwy z bogatego stroju, bo one tam miały 7 spódnic w ogóle, jedne na drugich. Z bambrami to tak sytuacja wyglądała, że w 1709 roku, jak przyszła zaraza z Kalisza Dżumy do Poznania, i Poznań miał wtedy 12 tysięcy mieszkańców i prawie 3/4 ludzi umarło, a też sporo uciekło. Również poumierali ludzie ze wsi otaczających Poznań, które wsie bardzo blisko Poznania, tak Wilda czy Jeżyce, dzisiaj są to dzielnice Poznania. Po ciężkiej zimie, i druga też była ciężka, jeszcze to była wojna północna, w tym czasie wojska szwedzkie stały na Sołaczu. Poznański biskup, bodajże chyba Szembek, wpadł na pomysł, żeby sprowadzić z Bambergu takich imigrantów, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. A z Bambergu dlatego, że my chcieliśmy, żeby to byli ludzie wyznania rzymskokatolickiego, a nie protestanci. A tam w Bambergu była straszna bieda, on zauważył, ten biskup, że była straszna bieda. Dlaczego? Otóż dlatego, że tam prawo niemieckie wtedy zakazywało podziału ziemi między dzieci. Dostawał wszystko najstarszy syn i mimo, że gleby były urodzajne, to była bieda. W związku z tym około 600 osób w trzech takich rzutach co kilka czy kilkanaście lat dotarło do Poznania pieszo, ponad 1000 km. Tutaj dostali doskonałe warunki. W Polsce wtedy chłop miał pańszczyznę do odrabiania. Co prawda król zniósł w tym czasie kontrybucję po tej zarazie, bo już nie chciał dręczyć tych biednych ludzi umęczonych. Ale Bambrzy mieli doskonałe warunki, bo byli zwolnieni na 7 lat z podatku. Dostawali ziarno na zasiew, dostawali materiał na budowę domu i bardzo szybko się bogacili. Bardzo szybko się zasymilowali z naszymi ludźmi, z naszą miejscową ludnością. W zasadzie w każdym poznaniaku płynie trochę ta bamberska krew. Jak pod koniec XIX wieku robiono spis, i to taka ciekawostka, do której dotarła pani profesor Paradowska. Otóż żaden z tych Bambrów nie zadeklarował niemieckiego pochodzenia. Tak byli zasymilowani z naszą tutaj ludnością. I do dzisiaj na bogatych Bambrów, znaczy na widzą Państwo, tak, bogaci gospodarze są nazywani Bambrami, tak? Bo to już tak się utarło. Tutaj taki wierszyk. Mam 2 lata, 2,5. No pewnie Państwo znają w ogóle różne wersje tego wierszyka, ja postanowiłem ten wierszyk zrobić po naszemu. Mam 2 lata, 2,5. Sama włażę już pod stół. Umiem obleć se majtochy, sama myję też kielochy. Jak se spucnę pyrę z bzikiem, to lofruję ze zwóźikiem. Umiem już przewinąć lalkę, umiem lumpki wetkać w pralkę. Łażę w rajtkach se po chacie, bo przestałam rąbać w gacie. Umiem laczki tacie podać, no i zaszłam w końcu gotać. Ile czasu można kurzyć? Też już zaczło mi się dłużyć. Teraz dyrdok mogę ubrać i do wiary cięgiem blubrać. Dziadzia przyniósł ze Zlubonia na biegunach dla mnie konia, bo huźdowkę nam na dworze zajuchcili gemelorze. Może szczapią ich za szkieły, zanim pójdę już do szkoły, bo zielastwa całą wuchtę wytośtali nam na juchtę. Tutaj krótkie przypomnienie właśnie tych naszych takich tradycyjnych potraw. To dwie sznytki sklapnięte razem, no to klapsztula. No u nas się na kromkę, to wiadomo, no to jest kromka. Inni tam mówią jakoś piętka czy coś jakoś tak. No właśnie i skipka, właśnie skipka. U nas to sznytka. To chyba każda gospodyni umie robić, bo to już tak na parze. No plędze to wiadomo. Pyry z gzikiem. I jeszcze a propos tego jedzenia, jak ktoś tak się porządnie naja, to pamiętacie Państwo, jak się mówiło, że ktoś ogólnie jedza, czyli jedzenie, ale jak ktoś się najadł tak, że nie mógł się ruszać, to ja. Nie. No, ale jeszcze tak, bardziej po naszemu.
Obąbał się, tak. A jeszcze nakałędził się. Bo w kałędzie miał pewno, to nakałędził się. I zaś manygował na tarczanie, leżał, jak ta kobetka. No, smoloszek ze skrzyczkami, no to wiadomo. Co niezdrowe, to najlepsze. To jest taka kontrowersyjna rzecz. Moja żona to ma odruch wymiotny, jak to widzi, a ja z kolei to bardzo uwielbiałem. Taka bułka właśnie zalana mlekiem, tak. No tutaj różnie. Szagówki, szagówy, szagole. Tak wara mówię, no nie jest jednorodna. W Poznaniu się mówiło nad, nie wiem jak to się fachowo nazywa, smrodyle, a niektórzy mówili w Kościanie smrodyny na przykład. To jest taka czarna porzeczka, ale taka dzika jakaś taka. No właśnie. No słynna szneka z glancem, tu z niemieckiego, die Schnecke, czyli ślimak z Jana. W kształcie ślimaka, a glancu musi być dużo, bo na poznańskich rogalach, no rogal bez glancu to nie rogal. Tak. No ślepe ryby to już wiadomo, nasza narodowa potrawa wielkopolska. Ktoś może się zapytać, dlaczego akurat ślepe ryby? Czy wiedzą Państwo, skąd ta nazwa się wzięła? No właśnie, ja się też zastanawiałem dosyć długo. Przeszukałem sporo literatury na ten temat i muszę powiedzieć, że były dwie wersje tych ślepe rybów. Prosta, taka najbiedniejsza wersja, to była bez tłuszczu. No i żeby ta zupa wyglądała bardziej bogato, to się robiło z merderdą, czyli z zasmażką. Natomiast ta chuda wersja bez zasmażki nie miała tych oczek tłuszczu. No bo skąd? No to się mówiło, że to ślepe ryby są. Tak gdzieś wyczytałem. Ile w tym prawdy, trudno powiedzieć. No sznydloszek to wiadomo, każdy w ogródku ten sznydloszek sobie tam hoduje. No tak właśnie, to już Państwu widzę uśmiech na twarzach, bo co, najlepiej z dziuba smakowało, aż tutaj w zatokach ten gaz gdzieś się gromadził. I to takie wspomnienia z dzieciństwa. Muszę Państwu powiedzieć, że ja nie jestem jedyną osobą, która pisze w Gwarze Poznańskiej, bo na pewno większe dokonania niż ja ma pan Lech Konopiński, który napisał ponad 600 utworów, w ogóle nie tylko w Gwarze Poznańskiej, bo w ogóle pisał słowa piosenek dla pani Anny Jampart, dla innych wykonawców, dla Natalii Kukulskiej, ale pisał również dla kapel takich jak Jąki z Buku, Kapela Zawikla czy Plewiszczoki. Znakomite teksty. Natomiast nawiązał ze mną kontakt jeden pan ze Żnina. Napisał nawet taką piosenkę, chyba mam Szplina na punkcie Żnina. Emerytowany nauczyciel, mieszka obecnie w Toruniu. Pan Mirosław Binkowski przysłał mi nawet swoją książkę. No, jest taka trochę niepozorna, ale jest tutaj kilka wierszy. Jeden chciałem Państwu przeczytać, bo bardzo mnie ten wierszyk poruszył. Wierszyk się nazywa, bo ta gwara wielkopolska, tak jak powiedziałem, nie jest jednorodna, a on pisze w gwarze pałuckiej, ale na pewno Państwo wszystko zrozumiecie, bo ona się dużo naszej gwary poznańskiej nie różni. Ten wiersz jest zadedykowany Pani. I nosi tytuł Zanim doda się nadmuchać. Zobaczyłam go latem, jak na jezioro się wybrałam. Miał badejki z non-ironu. Jo, nikogo, żem nie miała. Wyszedł z wody i wyglądał w tych badejkach jak banderas. A jo, rych się zabierałam, żeby dmuchać mój maderac. Szpycnął na mnie, jo zaś zbladłam i myślałam, że wybuchnę, jak wyciągnął rękę do mnie i powiedział: daj ci dmuchnę. Dałam, dmuchą, a jo jeno mu na klatę się patrzałam, bo ta klata tak rajcownie mu się przy tym falowała. Dmuchą, a jo z każdym dmuchem co rozbarzy jego byłam. Jak już wentyl zatkął korkiem, za pazurę go schwyciłam, skromnie ślepiał opuściłam i do niego zagodałam. Banderasie mój szykowny,
Ja na ciebie, żem czekała. Od tej pory już nie będę sama chodzić na łazienki. Powiedz, że mnie chcesz, a ja ci nie odmówię mojej ręki. Mój bandera spysk rozdziawił i sztramował się jak trzcina. Żaden ze mnie tam banderas, jestem Zygów spod Górzyna. A na trowie tam pod krzokiem moja siedzi ryż dziewucha. Jo, podeszedł Rzym do ciebie i no, żeby ci nadmuchać. I podyrdął w stronę krzoka do kobiety, co go miała. Jo zaś sama z maderacem nadmuchanym Rzym została. Więc dla dziewuch, jak jo skromnych, radę taką mam mniej więcej. Zanim docie się nadmuchać, sprawdźcie, czy chłop nie zajmięty. No właśnie, tutaj taki tam banderas pod Górzyna. My w Poznaniu mamy swojego eleganta z Mosiny. Nawet ma swój pomnik, doczekał się. W Mosinie stoi pomnik. Mamy też taką postać jak Pierdoła z Gądek. Tak, Pierdoła z Gądek to jest taka charakterystyczna postać, która nie doczekała się niestety pomnika. Nie wiem dlaczego. Ale jeszcze słyszałem takie określenie Jonki z Buku. Jonek z Buku. Tak, to też ten Jonek z Buku nie doczekał się żadnego pomnika w Buku. Byłem, sprawdziłem, nie ma, nie wiadomo dlaczego. Tutaj chciałem Państwu się zapytać odnośnie tej migany, bo my tu w Wielkopolsce mamy takie święto, które my nazywamy podkoziołek. A poza Wielkopolską nikt nie zna tego określenia, bo tam się mówi śledzik albo ostatki. I ten podkoziołek to była zabawa huczna znana tylko w Wielkopolsce, kiedy to panny szukały dla siebie partnerów. Tutaj pokusiłem się o jedną rzecz. Mianowicie, proszę sobie uważnie przeczytać i zaraz się Państwo zorientujecie, do jakiej piosenki te słowa się odnoszą. Tak, bardzo znana piosenka. No właśnie, i tak jeszcze a propos tej naszej kochanej poznańskiej gwary, którą pan Konopiński powiedział, że nie powinniśmy nawet nazywać gwarą, bo to jest mowa naszych ojców, naszych przodków. Powinniśmy ją darzyć szczególnym szacunkiem i sentymentem, żeby ona nie umarła, nie zanikła. Powiem szczerze, dziwi mnie trochę, dlaczego w Wielkopolsce ta gwara poznańska poszła w zapomnienie. Dlaczego Ślązacy mają filmy z dubbingiem śląskim? Nawet na Facebooku jest Godka Śląska. Dlaczego mają książki, skecze, kabarety po śląsku i oni się tej gwary nie wstydzą? My jednak jakoś tak... Trudno powiedzieć dlaczego.